Witam Państwa bardzo serdecznie. Od dzisiaj rozpoczynamy nową serię w ramach cyklu Piersi Piastowie. Tę serię kilku nagrań poświęcimy niezwykłej kobiecie tamtych czasów, królowej Świętosławie, córce Mieszka I. Ale nim przystąpię do omawiania Świętosławy, życiorysu Świętosławy, to chciałbym bardzo serdecznie przeprosić za taką gafę językową, którą popełniłem w nagraniu dotyczącym króla Ziemomysła. A mianowicie powiedziałem, że Ziemomysł pomścił się na bracie. Nie chodziło o to, że pomścił się na bracie, tylko żeby zemścił się za brata. A więc najprościej byłoby powiedzieć, że po prostu Ziemomysł pomścił śmierć brata, organizując wyprawę na wschód, ponieważ jego starszy brat rok wcześniej, właśnie w tej wyprawie na wschodzie, którą sam zorganizował, poległ w jednej z potyczek. No taka była zasada wśród Piastów, podobnie ojciec Ziemomysła Lestek też zemścił się na Pomorzu za śmierć swego starszego brata. Także po tej dygresji wracamy do Świętosławy. Należy rozpocząć od jej rodziców, a mianowicie Mieszka I i Dobrosławy Czeskiej. Sygnalizowałem Państwu w którymś z naszych spotkań, że swego czasu spotkałem się z Werą Stepankową, która jest historykiem czeskim i od niej dowiedziałem się, że Czesi, historycy czescy opisywali wesele Mieszka I i Dobrosławy z 965 roku. To wesele odbyło się w czeskim Wyszehradzie nad Wełtawą oraz później zostało powtórzone w naszym Poznaniu. Dlaczego używam imienia Dobrosława? Po prostu dowiedziałam się, że to było jej właściwe imię, Dobrosława. Zresztą imię bardzo popularne, jak wszystkie inne imiona słowiańskie kończące się na Sław czy Sława. Bogusław, Stanisław, Mieczysław, czy powiedzmy Bogusława, Mieczysława, Mirosława, Świętosława, czy Rzetysława, jak miała siostrę Dobrosławę na imię. Więc to były bardzo popularne imiona, ale no było tak, że żeby nie wymawiać całego imiona, to je skracano w różny sposób. I na przykład imię Dobrosławy Czesi skrócili do Dobrawy, natomiast u nas przyjęło się takie skrócenie imienia Dąbrówka. Jeszcze inaczej do tej sprawy podszedł Jan Matejko. Ja Państwu zaprezentuję w tej chwili moją książkę, którą napisałem na temat Świętosławy, zatytułowaną Świętosława, niezwykła, a zapomniana piastowska królowa. Na okładce znajduje się obraz Jana Matejki, który narysował właśnie Świętosławę, która w lewej ręce trzyma łuczywo, a więc światełko wiary, niesie ze sobą, w prawej ręce trzyma katedrę w Skarze, którą wybudowała i tam również otworzyła biskupstwo w Skarze. Ale jakbyście Państwo zauważyli, nie wiem czy zobaczycie tutaj, nazwę jeszcze inaczej, a mianowicie napisał Świętochna. Także te tendencje do skracania imion czy przekręcania imion to u nas w Polsce są tradycyjne od tysięcy lat, powiedziałbym. Proszę Państwa, chcę od razu zaznaczyć, że zarówno książkę, którą napisałem, jak i również te informacje, które będę Państwu przekazywał, są głównie oparte o moje przekazy rodzinne. Ponieważ Świętosława była hołubiona w mojej rodzinie, pamiętano o niej dokładnie, przekazywano informacje dosyć szczegółowe nawet. Nawet się Państwo zdziwicie, do jakiego stopnia szczegółowe informacje na ten temat posiadam. Ale oczywiście będę się chciał z Państwem nimi podzielić. Druga moja uwaga jest taka, że nie o wszystkich momentach życia Świętosławy powiem, dlatego, że na temat Świętosławy już i były ze mną wywiady, są nagrane filmy, te już filmy niektóre pokazuje już miejscowa telewizja, będzie również sporo informacji na Facebooku.
Dlatego pozwólcie Państwo, że ja skoncentruję się na głównych takich informacjach wyjściowych, natomiast wszystkie inne, dokładniejsze informacje znajdziecie Państwo w mojej książce. Okazuje się, że Mieszko I planował spotkanie z księciem czeskim Bolesławem i ślub z jego córką Dobrosławą znacznie wcześniej, bo wiemy z historii, że już na przełomie 963 i 4 roku połączył Gród Lednicki ze Stałym Lądem. Wybudował pierwszy most łączący Gród na Lednicy i właśnie tam na Lednicy zorganizował swoje nowe gniazdko rodzinne. No a jak do ślubu doszło, Państwo wiecie, 2 lata później. Natomiast jednocześnie obronnie ten gród wyposażył, lepiej niż był dotychczas, podniósł nieco wały, ale przede wszystkim rozbudował ochronne wieże również i do ochrony tego grodu wyznaczył jeden z swoich najlepszych chówców pancernych pod dowództwem Lechosława Zgiecza. A więc widzimy, że już wcześniej planował, że tam właśnie zainstaluje swoją nową rodzinę i rzeczywiście tak się stało. Natomiast dodam tylko, że Lechosław Zgiecza był też jednym z dowódców Armii Piastowskich, podobnie jak wujek Mieszka I Mściwój, czy też jego kolega Szubin, o których mówiłem, czy później Zbyszko z Chwaliszewa na Cynianko. To byli najbardziej znani rycerze piastowscy. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że Świętosława była pierwszym dzieckiem tej pary. Natomiast Bolesław Chrobry urodził się jako drugie dziecko. Jak się Państwo już domyślacie, dzieciństwo oboje, zarówno Świętosława, jak i Bolesław, spędzili właśnie na Lednicy. Mieszko bezpośrednio po weselu, drugim weselu poznańskim, a dodam tylko, że zarówno jedno wesele w Wyszehradzie, jak i drugie poznańskie musiało skończyć się pokładzinami, bo gdyby nie było pokładzin, to takie wesele byłoby po prostu nieważne. I dlatego też bezpośrednio po zainstalowaniu się na Lednicy Mieszko jeszcze przez jakiś czas pomieszkiwał z Dobrosławą, dobrze mówię. Natomiast no, wiadomo, że dosyć szybko zaszła w ciążę, więc Mieszko zajął się swoimi sprawami krajowymi. Natomiast na Lednicę wysłał swoją siostrę Adelaidę, jeszcze żeby bardziej zabezpieczyć bezpieczeństwo swojej małżonce. Adelaida była niezwykłą Amazonką, była świetnym rycerzem. Wielu rycerzy, młodych rycerzy piastowskich bało się pojedynku z Adelaidą, żeby się po prostu nie ośmieszyć. A więc Mieszko, wysyłając Adelaidę, zapewnił jeszcze dodatkowo bezpieczeństwo swojej żonie i dzieciom, które wkrótce zaczęły się rodzić. Więc Świętosława swoje dzieciństwo, podobnie jak Bolesław, spędziła na Lednicy. Okazało się, że była bardzo energiczną dziewczynką. Już w wieku kilka lat przepływała pod mostem lednickim tam i z powrotem, a już jak była troszkę starsza, to razem ze swoją ciocią Adelaidą jeździły na konikach wokół jeziora Lednickiego. Proszę Państwa, dzieciństwo, piękne dzieciństwo na Lednicy, które Mieszko im zabezpieczył, niestety skończyło się w 977 roku, dlatego że Dobrosława zachorowała bardzo ciężko i wkrótce umarła. Mieszko, widząc co się dzieje, sprowadził matkę z dziećmi do Poznania. Tutaj zapewnił jej najlepszych lekarzy, jakich tylko mógł znaleźć, ściągnął z całej okolicy. No ale niestety, po około 2 miesiącach Dobrosława zmarła. No i dzieci zaczynają rozpaczać. Świętosława miała 11 lat, Bolesław miał 10. Ja dokładnie ten rozpacz rozumiem, ponieważ jak miałem 11 lat, zmarł mój dziadek. To nie był mój ojciec ani matka, ale ja też rozpaczałem. Natomiast tutaj wyobraźmy sobie, że przy śmierci matki, która zaszczepiła dzieciom to takie braterstwo, jaką miłość, braterstwo siostrzaną, bardzo się nimi opiekowała, uczyła ich życia, uczyła ich religii,
więc dzieci naprawdę rozpaczały. W związku z tym Mieszko musiał coś zrobić. I dlatego też najpierw sam się zajął dziećmi, ale oczywiście sprawy zagrożonego kraju, grożącej inwazji z różnych stron, Mieszko nie mógł się zajmować dziećmi. W związku z tym zajął się sprawami krajowymi, natomiast dzieci rozdysponował w ten sposób, że Świętosławę nie przekazał do opieki biskupowi Jordanowi. Natomiast Bolesława przekazał pod opiekę swego wuja Mściwoja. Biskup Jordan naprawdę zajął się Świętosławą. Od tego momentu Świętosława zaczęła jeździć z biskupem po Polsce. Biskup wyświęcał miejsca pod kościoły, wyświęcał również miejsca pod inne obrządki, pod cmentarze na przykład, wyświęcał cerkwie na kościoły, więc Świętosława cały czas z nim jeździła, reprezentowała tam po prostu w tych wszystkich wyjazdach swego ojca. Natomiast wuj Mściwój zajął się bardzo dobrze Bolesławem, gdyż zapewnił mu indywidualnych nauczycieli, wtedy nazywanych filozofami, oraz zabierał go również do swojej szkoły rycerskiej. Chyba wspominałem Państwu, że Mściwój założył właśnie szkołę rycerską w Faliszewie Poznańskim i stała się po pewnym czasie jedną z najsłynniejszych szkół piastowskich, podobnie jak wcześniej założone szkoły przez Leszków Pałuckich w Lechnie i w Żninie. Także Bolesław Chrobry już od 10 roku życia miał kontakt ze szkołą rycerską i miał możliwości doskonalenia swoich umiejętności. Natomiast Świętosława zaglądała do tej szkoły rycerskiej od czasu do czasu i tam poznała dwóch rycerzy, z którymi jej los związał się do końca jej życia. Poznała tam takiego wikinga zwanego Trygvasonem, który pochodził z królewskiego rodu norweskiego, ale ponieważ jego ojciec został zabity, matka uciekła, natomiast Trygvason z kupcami dotarł właśnie do Mieszka, tak widocznie postanowił w wieku kilkunastu lat i również trafił, Mieszko go wyznaczył do tej szkoły rycerskiej. Trzeba przyznać, że Trygvason bardzo spodobał się Świętosławie, no przystojny, blondyn norweski, no więc uczucie jej do niego wybuchło gwałtowne. Natomiast polubiła również Zbyszka z Faliszewa, ponieważ też jej się podobał, ale wtedy wypytała ojca i swego brata, kim jest Zbyszka, i się okazało, że to jest jej bliski kuzyn, właśnie z Faliszewa Poznańskiego. I wtedy jeszcze nie wiedziała, że losy jej i Zbyszka splotą się tak bardzo, jak później Państwu powiem. Mieszko wkracza w miłosne zauroczenie Świętosławy i podsuwa właśnie Trygvasonowi jedną z swoich córek, takich już innych, prawda? Bo jak wiemy, że miał dużo tych żon pogańskich jeszcze wcześniej, znaczy no może trudno mówić pogańskich, ale wcześniejszych, i podsuwa tą swoją Gejrę, córkę, która była równie piękna Świętosława, też taka jak ona, energiczna dziewczyna, i Trygvason się zakochał i ożenił się właśnie z Gejrą. Natomiast, żeby ukrócić troszeczkę smutek Świętosławy, a jednocześnie rozerwać troszkę dzieciaki, Mieszko zabiera ich ze sobą na wyprawę na Prusów. Wtedy chodziło mu o wygonienie Duńczyków z Drusą, nad jeziorem Druso, bo zaczęli się tam panoszyć, a z drugiej strony chodziło mu o włączenie tych terenów Lennie do swojego państwa. I muszę powiedzieć, że ta wyprawa bardzo im się udała. Po powrocie z tej wyprawy ponownie Świętosława rozpoczyna współpracę z Jordanem. Wtedy zdobywa kolejne doświadczenia życiowe i religijne, ale w międzyczasie okazało się, że Gejra, żona Trygvasona, zmarła w czasie porodu. W związku z tym znów odżywa miłość Świętosławy do Trygvasona. Wówczas ponownie Mieszko wkracza i żeby nie doszło do dalszej jakiejś historii, wysyła Trygvasona do Wolina i w końcu Trygvason zostaje jarlem Wolina. Natomiast Bolesław nadal uczy się w szkole rycerskiej w Faliszewie i zdobywa kolejne umiejętności rycerskie.
No i co było dalej, jakie były dalsze losy Świętosławy, opowiem Państwu już w następnym nagraniu. Także dzisiaj serdecznie dziękuję za uwagę. No i zapraszam oczywiście na następne nagrania. Dziękuję serdecznie, do miłego zobaczenia i usłyszenia. Dziękuję.